Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do pierwszego w tym roku spotkania z płytami winylowymi z Londynu. Wcześniej odbyły się, zdaje się, jedno czy dwa spotkania, ale ze słupska sklepu Popmaster, tym razem Londyn. Słuchajcie, dzisiaj dwie ikony brytyjskiego rocka. Zawsze tak się mówiło, jak ktoś lubi PiS, nienawidzi PO, jak ktoś nie... Ach, wróć. Nie o tym film. Słuchajcie, dzisiaj Rolling Stonesi kontra Beatlesi. Beatlesi kontra Rolling Stonesi. Zapraszam. Zapraszamy do reklamy, nie, zapraszamy do Beatlesów i Rolling Stonesów. Kto zwycięży? No słuchajcie, dzisiaj parę płytek, nie za wiele, ponieważ lockdown, ciąg dalszy w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Zresztą byłem w ostatnią niedzielę, czyli 5 dni temu w centrum Londynu. Mnóstwo polikwidowanych, nie pozamykanych, polikwidowanych sklepów na Oxford Street, na Regent Street, na New Bond Street, czyli na najdroższych ulicach świata. New Bond Street to jest trzecią ulicą, co chodzi o wysokość czynszu na świecie, należy do najdroższych ulic na świecie. Tam się płaci ponad 17 tysięcy dolarów za metr kwadratowy za rok. No ale dobrze, sklepów muzycznych nie spotkałem, jakby nawet były na mojej drodze, też by były zamknięte, ale mam parę płytek do Was. Parę płytek 7-calowych Rolling Stones i trochę płytek 7-calowych i nie tylko Beatlesów. Dachówki lecą z dachu, jak słychać, co nie, Benz, już jeden leci, Benz, już drugi spadł, to nie, dachówka to w liczbie, to znaczy w rodzaj żeński, nie męski. Okej, okay, dobrze, Rolling Stonesi, Off the Hook, singielek Rolling Stonesów, 64 rok, proszę bardzo, jeszcze w oryginalnej kopercie, Off the Hook, już dostępny będzie w przyszłym tygodniu w sklepie Popmaster Record Shop. Dzisiaj mamy piątek, czyli tak wtorek, czwartek, w przyszłym tygodniu ten singielek będzie dostępny. Także ten, jakże indziej. The Rolling Stones, No Fade Away i Little by Little, 64 rok, pierwsze tłoczenie też. Oprócz tego mam jeszcze jeden egzemplarz tego singielka, czyli Not Fade Away i Little by Little. To od przyszłego tygodnia w Słupsku. Od przyszłego tygodnia w Słupsku w sklepie Popmaster Record Shop przy ulicy Kołłątaja 14 oraz na stronie internetowej www.popmaster.pl będzie także The Rolling Stones single 64 rok Good Times, Bad Times. Good Times, Bad Times, It's All Over Now na drugiej stronie. Tak to wygląda. Oprócz tego mamy jeszcze, może tak zmienię kolejność, Rolling Stonesów The Last Time oraz Play with Fire i The Last Time w Słupsku w przyszłym tygodniu, a na stronie internetowej może nawet dzisiaj. Okej, następny singielek, który chcę Wam przedstawić, to jest tak, The Rolling Stones, zespół, piosenka grupy The Beatles. I Wanna Be Your Man, kompozycja Lennon McCartney, zaśpiewana przez Rolling Stonesów w 1963 roku. Tak to mniej więcej wygląda. A na drugiej stronie mamy Stonet. Okej, okay, jeszcze zostały chyba nam dwa single Rolling Stonesów. Got Life If You Want It. Tak to wygląda, mono. Proszę bardzo, jeszcze raz pokażę. I jeszcze jeden singielek Rolling Stonesów, który nam pozostał, jest to 5x5, The Rolling Stones, epka po trzy, no na pierwszej stronie trzy kawałeczki, na drugiej stronie dwa kawałeczki utworu Rolling Stonesów, epka mono wydanie, tam poprzednio taki to, właśnie to są mono wydania singielków. Dobrze, tyle Rolling Stonesów na dzisiaj, pora na Beatlesów, tam był I Wanna Be Your Man, ciekawe czy tu mi się trafi. Na razie mam Eleanor Rigby, czyli szósty album Beatlesów, zdaje się, i Yellow Submarine, Eleanor Rigby, ale to właśnie Eleanor Rigby pojawiło się na albumie też Yellow Submarine, The Beatles, czyli to już nie jest szósty album. Okej, okay, teraz chyba z początku lat 80. The Beatles, I Want You Hold Your Hand, reedycja singla. I na drugiej stronie mamy kawałeczek Kiss Boy. To mam jeszcze raz, ten sam singielek,
It is Boyd. I want you hold your hand. Pragnę cię trzymać za rękę. I ten chłopiec. Tak to było. I jeszcze jeden singielek. A Hard Day's Night. To jest z lat 80. reedycja. I Things We Said Today. Rzeczy, które mówimy sobie dzisiaj. Oprócz tego mamy A Hard Day's Night epkę. 64. rok. A na niej I Should Have No Better. I Feel Fine. I A Hard Day's Night, hold on, tell me why, i and I love her, tell me why, I should have no better, I feel fine. Tak to wygląda epka, niestety nie mam oryginalnej okładeczki, ale w subsku się podejrzewam, że Pawlofon koperta znajdzie bez większego problemu, ale to za to mam oryginalną kopertę. I want you hold your hand, jeszcze raz, i Tease Boy, w oryginalnej Pawlofonowskiej kopercie. Spojrzę, czy jakie to jest wydanie. Tak, to jest jedno z pierwszych wydań. Jest stempel czego? Podatkowy. KT, KT stamp jest tutaj. I na koniec mamy, co chodzi o single, na koniec mamy jeszcze Plastic Ono Band, Give Peace a Change. I na tej stronie Remember Life. Plastic Ono Band, czyli John Lennon, Eric Clapton i jeszcze ktoś tam. I na zakończenie mam tutaj do pokazania 79 roku płytę Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Picture Disc. Pierwszy Picture Disc Pepperta, jaki został wydany w 79 roku i to jest właśnie ten pierwszy Picture Disc właśnie, z tym, że pierwszy Picture Disc wyszły w sumie dwa, powiedzmy, różne, tam niewielka drobnostka, zdjęcie te samo z dwóch stron, z tym, że tak, na początkowym wydaniu tego pierwszego Picture Disca na pierwszej stronie Side One pisało i na drugiej stronie pisało Side One. Później zauważono błąd i poprawiono to. Tu mam w dalszym ciągu pierwsze wydanie, ale już Side One, a tu pisze już Side Two. Także 79 rok, pierwsze wydanie, Picture Disc The Beatles. No słuchajcie, no jak to zazwyczaj bywa, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No i tu ciągle walka była między Beatlesami a Rolling Stonesami, może nie tyle walka między zespołami, bo wręcz przeciwnie, oni się bardzo przyjaźnili. Zresztą gdyby nie Beatlesi, Rolling Stonesi może by w ogóle nie wypłynęli, albo by wypłynęli dużo, dużo później, co nie? Bo jednak Beatlesi nie podpisali umowy z Decca, Decca im odmówiła, ale później zobaczyli swój błąd. To chyba był największy błąd wytwórni Decca, nie podpisanie kontraktu z Beatlesami. Ale za to Beatlesi do studia Decca przyprowadzili Rolling Stonesów, bo znali się już znacznie wcześniej. No i tak, gdzie dwóch się bije, to trzeci korzysta. Kto na tym korzystał? King. Król, jaki król? Król jest jeden. Król rock'n'rolla, Elvis Presley. I tak, Elvis Presley, to tylko pokażę sobie wam picture dyski. Z tego względu, że akurat Beatlesów Picture Disc miałem. To jest 12-calowy Picture Disc, największe przeboje, część trzecia. Tu mamy Elvis Presley Christmas. Treścili jakaś do siebie niepodobna. No i mamy jeszcze jeden Picture Disc, ale gdzieś mi się zawieruszył, także go nie przedstawię. Słuchajcie, dobrze, na tyle Rolling Stonesów, na tyle Beatlesów. Presley dopiero przed nami. Przed nami odcinek 2, 3, a może i 4 odcinki Elvisa Presleya. Zobaczymy. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Oprócz tego jeszcze co? Jeszcze trochę popu, trochę roku przed nami. Nie wiem, w jakiej kolejności się następne filmy pojawią. Na pewno Presley pojawi się już niebawem. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego zobaczenia i mam nadzieję, że ten lockdown nie skończy się 29 kwietnia w Londynie, w Wielkiej Brytanii, ze względu, że naprawdę sklepy pozamykane, nie ma co kupić, nie można kupić ani jednej płytki, a skończy się dużo, dużo wcześniej, żebyście jeszcze przed świętami coś mieli pod, nie pod choinkę, tylko do koszyczka, na zajączka. Dobra, trzymajcie się, miłego weekendu życzę wam, odpoczywajcie.